Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. Krótko i na temat mówimy o ludziach i sprawach, o których warto pamiętać. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ujawniamy tajemnice, rzucamy nowe światło na wydarzenia. Prezentowana przeze mnie broszura jest najpopularniejszą broszurą wydawaną w drugim obiegu dotyczącą zbrodni katyńskiej. Na górze jest zamazany napis, który brzmi Akademia Spraw Wewnętrznych. To była wyższa szkoła oficerska dla kadr Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej w okresie PRL-u i pod spodem jest dopisane zbiory specjalne. To też był paradoks, że prawdy o zbrodni katyńskiej najszybciej mogli się dowiedzieć funkcjonariusze SB i milicji. Jej autor, który krył się pod pseudonimami wziętymi od dwóch pierwszej i ostatniej osoby na liście katyńskiej, czyli Jan Abramski i Ryszard Żywiecki, tak naprawdę był przez szereg lat, łącznie z czasem, kiedy pisał tą broszurę, agentem Służby Bezpieczeństwa. No, na jakość samej wiedzy przekazanej w tej broszurze to na szczęście nie wpłynęło. Ona została wydana w 1979 roku i jest sygnowana jako Społeczny Instytut Pamięci Narodowej imienia Józefa Piłsudskiego. Inną grupą materiałów, o których no przede wszystkim powinniśmy też pamiętać z perspektywy represji za głoszenie prawdy o zbrodni katyńskiej, są na pewno sprawy operacyjne Służby Bezpieczeństwa. Jako przykładową historię chciałem zaprezentować teoretycznie niezbyt obszerną teczkę, kwestionariusz ewidencyjny, czyli taka jedna z najprostszych form represji stosowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Ona dotyczyła jednej z młodych kobiet, które się zaangażowały w działalność opozycyjną, a dokładnie w działalność Konfederacji Polski Niepodległej, pani Bożeny Latoszek, która właśnie będąc jeszcze nastolatką, zaangażowała się również w kwietniu 80 roku w działania mające na celu upamiętnienie zbrodni katyńskiej. Razem z koleżankami pełniły one m.in. honorową wartę w Dolince Katyńskiej na cmentarzu powązkowskim. Tutaj funkcjonariusze SB wykonali zdjęcia operacyjne właśnie tych osób, które tą symboliczną wartę w kwietniu 80 roku w Dolince Katyńskiej pełniły. Najgrubsza z prezentowanych teczek zawiera tylko i wyłącznie nabożeństwa i wystąpienia księży, duchowieństwa w trakcie mszy odprawianych w kwietniu 80 roku, w których wspominano, bądź które były dedykowane ofiarom katyńskim. Do zbrodni katyńskiej doprowadził tragiczny dla Polski bieg wydarzeń w 1939 roku. 23 sierpnia w Moskwie Sowieci porozumieli się z Niemcami. Ministrowie spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow i Joachim von Ribbentrop podpisali pakt o nieagresji, nazywany często czwartym rozbiorem Polski. Tajny protokół tego paktu zakładał bowiem likwidację Rzeczypospolitej. Sojusz Moskwy z Berlinem otworzył drogę do agresji na Polskę 1 września Niemców, a 17 września Sowietów. Wkroczenie setek tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej zaskoczyło polskie władze. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów, brzmiał rozkaz naczelnego wodza marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Niektóre oddziały nie posłuchały rozkazu i walczyły z Sowietami, ale i tak wkrótce do niewoli dostało się aż ćwierć miliona polskich żołnierzy. Połowie udało się zbiec albo zostali zwolnieni, pozostałych przejęło NKWD i nastąpiła selekcja. Ponad 80 tysięcy szeregowców Sowieci wypuścili bądź przekazali Niemcom, a ponad 20 tysięcy znalazło się w obozach pracy. Reszta, czyli kilkanaście tysięcy osób, które uznano za najbardziej niebezpieczne, trafiła do obozów specjalnych. W Kozielsku koło Smoleńska i Starobielsku koło Charkowa zostali umieszczeni przede wszystkim oficerowie, a w Ostaszkowie koło Kalinina uwięziono głównie policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Mimo usilnych starań NKWD, poza nielicznymi wyjątkami, jeńcy ci nie dali się złamać i nie poszli na współpracę z bolszewikami. Czy ich los był z góry przesądzony i musieli zostać zamordowani? Niekoniecznie. Przygotowywany był inny scenariusz. Szczególnie mogło tyczyć do policjantów w Ostaszkowie, a mianowicie przeprowadzenie, nazwijmy to, zwykłych, o ile można mówić w rzeczywistości, ale bardziej zwyczajnych postępowań parasądowych tak naprawdę i skazania tych osób
no, z wyrokami na, no i to oczywiście mogła być kara śmierci, ale mogło być również zesłanie do łagru. Także to, że takie rozwiązanie wobec przynajmniej części przyszłych ofiar zbrodni katyńskiej było rozważane, to można stwierdzić. No, ostatecznie ta koncepcja no, narodziła się niewątpliwie w tym najwyższym kręgu władzy. Notatkę z propozycją sformułował Beria, ale trudno przypuścić, żeby wcześniej nie porozumiał się ustnie w tej sprawie ze Stalinem. I uznali oni, że po prostu takie najbardziej brutalne i najbardziej radykalne rozwiązanie będzie najbardziej skuteczne, jeśli chodzi tak naprawdę w uderzenie w naród polski, w jego możliwość przede wszystkim odbudowy przez Polaków samodzielnego państwa. Klamka zapadła 5 marca 1940 roku. Władze sowieckie na czele ze Stalinem zaakceptowały propozycję szefa NKWD Ławrentija Berii, czyli wydały wyrok śmierci na wszystkich jeńców trzech obozów specjalnych, a także tysiące więźniów przetrzymywanych na terenach tzw. zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Polskie władze na uchodźstwie długo były zwodzone co do losu zaginionych jeńców. W rozmowie z premierem generałem Władysławem Sikorskim Stalin zasugerował nawet, że mogli zbiec do Mandżurii. Zbrodnia wyszła na jaw dopiero, gdy trwała wojna między dawnymi sojusznikami i żołnierze Hitlera okupowali tereny sowieckie. W kwietniu 1943 roku Niemcy ogłosili, że odkryli masowe groby polskich żołnierzy w Lesie Katyńskim w okolicach Smoleńska. Twierdzili, że zamordowali ich Sowieci w 1940 roku. Polski rząd poprosił, aby sprawę zbadał Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Stalin wykorzystał to jako pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. Kilka dni później niemiecką wersję potwierdzili jednak zaproszeni do Katynia eksperci medycyny sądowej z całej Europy. W wyjaśnieniu okoliczności zbrodni nie pomagali przywódcy zachodnich mocarstw. Zbyt zależało im na wsparciu potężnej Armii Czerwonej, aby naciskać na Stalina w interesie Polski. Kilka miesięcy po ujawnieniu masowych grobów w Katyniu okolice Smoleńska były z powrotem w rękach sowieckich i Moskwa przystąpiła do propagandowego kontrataku. Do Katynia przyjechali funkcjonariusze NKWD, a potem eksperci specjalnej komisji pod kierownictwem Mikołaja Burdenki. Zamiast wyjaśnić, fałszowali zbrodnie. Wynajdywali fałszywych świadków, podrzucali dowody. W końcu ogłosili, że Polacy zostali zamordowani nie w 1940 roku, tylko w 1941 i nie przez Sowietów, tylko przez Niemców. Krótko po wojnie swoje kłamliwe ustalenia próbowali przeforsować podczas procesu norymberskiego. W niedopuszczeniu do przeprowadzenia przez Sowietów oskarżenia Niemców o dokonanie zbrodni katyńskiej, szczególna zasługa przysługuje członkowi amerykańskiej delegacji sądowo-prokuratorskiej, sędziemu Jacksonowi, który zablokował dążenie Sowietów, aby uznać faktycznie już komunikat Burdenki za wystarczający do wydania wyroku. No, należy tutaj dodać, że gdyby Trybunał Norymberski wydał wyrok skazujący Niemców za zbrodnię, to sprawa katyńska, jak wiemy, no i tak wyjątkowo długo ciągnąca się, wyjątkowo dramatyczna, nie tylko jeśli chodzi o samą zbrodnię, choć przede wszystkim, ale również o te zakłamywanie przez dziesiątki lat tej sprawy, wyglądałaby jeszcze gorzej, bo właściwie raz osądzona zbrodnia no, w przestrzeni prawa międzynarodowego no, nabierałaby właśnie zgodnie z tą konkluzją no, znamion prawdy. W Lesie Katyńskim zginęło blisko 4,5 tysiąca jeńców z obozu w Kozielsku. Zabijano ich strzałem w tył głowy. Tak samo zgładzono ponad 3700 jeńców z obozu w Starobielsku i ponad 6300 z Ostaszkowa. Rozstrzelano także ponad 7300 osób aresztowanych na terenach przedwojennych polskich Kresów. Łącznie funkcjonariusze NKWD zabili prawie 22 tysiące osób. Wśród nich profesorów, prawników, lekarzy, nauczycieli, urzędników. I jedną kobietę, podporucznik pilot Janinę Lewandowską, córkę dowódcy Powstania Wielkopolskiego, generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. W 1944 roku do Polski ponownie wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, tym razem w drodze na Berlin. Razem z wojskiem przyszła podporządkowana Sowietom komunistyczna władza. I prawda o zbrodni katyńskiej prawie na pół wieku zeszła do podziemia. Była pomijana milczeniem albo zakłamywana, a wszelkie próby jej upamiętniania surowo karano. Dopiero pierestrojka, czyli liberalne zmiany w ZSRR i upadek komunizmu w Polsce doprowadziły do przełomu.
W 1990 roku Michaił Gorbaczow przyznał, że Polaków zamordowali funkcjonariusze NKWD i przekazał listy imienne ofiar. Przez następne ponad ćwierć wieku historycy starali się zebrać jak najwięcej informacji o Katyniu. Nie wszystko udało się jednak ustalić. O zbrodni katyńskiej w gruncie rzeczy nie wiemy więcej niż to się często wydaje. To znaczy najbardziej znaną luką, jeśli chodzi o wiedzę, to jest oczywiście brak tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej. My cały czas nie znamy pełnej listy ofiar i cały czas nie mamy pewności co do miejsc mordu i ukrycia większości ofiar spośród więźniów. Takie miejsca, można wspomnieć, jak te domniemane miejsce ukrycia mordu, ukrycia zwłok osób z listy białoruskiej, Kuropaty, to jest tylko przypuszczenie. To, że mordowano w Charkowie i Chersoniu dużą część więźniów z Ukrainy, to wynika tylko stąd, że wiemy, że były te transporty do tam kierowane. Ale nie mamy potwierdzeń. No jedynie możemy tutaj mówić o Kijowie i Bykowni pod Kijowem jako miejscu mordu i ukrycia zwłok części ofiar z listy ukraińskiej. Między innymi z tych powodów śledztwo katyńskie Instytutu Pamięci Narodowej trwa. Ludobójstwo, którego dopuścili się Sowieci w 1940 roku, wymaga pełnego wyjaśnienia. Państwo jest to winne choćby rodzinom tych, którzy zapłacili życiem za wierność Polsce.